Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, łagodność, opanowanie. Przeciwko takim nie ma prawa. List do Galacjan, rozdział 5, wersety 22-23. Czy chodzisz według ducha? Jak mogę być pewien, że chodzę według ducha? To nie jest coś, co można odczuwać jako uczucie, emocje albo coś, co możemy zrozumieć dopiero po fakcie. Wymaga to przede wszystkim, abym nauczył się najważniejszej lekcji w moim życiu. Adamowa natura we mnie nie jest zdolna do żadnego dobra. W rzeczywistości w liście do Rzymian 7 rozdział apostoł Paweł jasno mówi, że grzech mieszka we mnie. Tak mówi list do Rzymian, 7 rozdział, 17 werset. I mówi, wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Tak mówi list do Rzymian, 7 rozdział, 18 werset. Kiedy zrozumiem i zaakceptuję ten fakt, będę mógł uchwycić boskie rozwiązanie mojego problemu. Przylgnę do Chrystusa, aby być podobnym do Niego i przez Ducha Świętego umartwię uczynki ciała, jak mówi list do Rzymian, 7 rozdział 24-25 oraz 8 rozdział 13 werset. Jak mogę znaleźć pomoc w rozpoznaniu, czy chodzę według Ducha? Można to zrobić na dwa sposoby. Albo staram się rozeznać różne złe uczynki ciała we mnie, albo uczę się pozytywnej listy różnych znaków owoców ducha, wymienionych w tym dzisiejszym wersecie z Galacjan, i porównuję się z nią. To drugie podejście jest nie tylko lepszym punktem odniesienia, ale także sprawia, że zajmuję się raczej tym, co dobre, niż tym, co złe. Do czego zresztą zachęca nas list do Filipian, 4 rozdział 8-9. Jeśli kiedykolwiek nie znajdę w sobie lub w swoim postępowaniu pozytywnych owoców ducha, miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania, to mogę być pewien, że nie chodzę według ducha, a pozwalam, by moje ciało się ujawniło. Może uczynki ciała nie są widoczne na zewnątrz i równocześnie wewnątrz też nie znajduję owoców ducha. Czy można być neutralnym? Wątpliwe, bo Duch Boży zawsze przynosi owoce, gdy ma swobodę działania, czyli gdy mu nie przeszkadzam. Jeśli owoc nie jest obecny, to wtedy nie chodzę według ducha. Co powinienem wtedy zrobić? Muszę iść do Chrystusa, modląc się i wyznając Mu swój stan. Czyniąc to, aktywnie uśmiercam działania ciała i szukam pomocy u Boga z góry, by chodzić według ducha. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, łagodność, opanowanie. Przeciwko takim nie ma prawa. List do Galacjan, 5 rozdział, 22-23 wersetu.